Larnaca to portowe miasto liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców. Miasto jest popularne wśród właścicieli jachtów ze względu na stosunkowo niskie opłaty portowe. Szeroka, obsadzona palmami ulica jest główną arterią komunikacyjną. Równolegle do niej biegnie nadmorska promenada i piaszczysta plaża. Plażę i promenadę zamyka turecki fort z 1605 roku. W Larnace urodził się Zenon Skition, założyciel szkoły stoików. Krótka wizyta w Muzeum Pieridesa. Demetrios Pierides to archeolog, który pragnął ratować zabytki Cypru, grabione i chętnie wywożone przez cudzoziemców. Swoją kolekcję zaczął tworzyć w 1839 roku, przeznaczając na ten cel znaczną część swego majątku. Zbiory w muzeum datowane są na okres od 4000 lat przed naszą erą do XV wieku naszej ery. Cerkiew świętego Łazarza wzniesiona w IX wieku i gruntownie przebudowana w XVII wieku. W połowie XIX wieku dobudowano dzwonnicę. Według przekazów Łazarz po wskrzeszeniu przez Chrystusa udał się na Cypr, gdzie został mianowany biskupem Kitionu. W 890 roku odkryto kamienny sarkofag z imieniem Lazarus i cesarz Leon VI ufundował w tym miejscu kościół. Duża ikona Matki Boskiej w srebrnej koszulce. Ogromny barokowy ikonostas ze starymi ikonami, rzeźbiony w drewnie i złocony. Relikwiarz ze szczątkami świętego Łazarza. Domniemany sarkofag Łazarza w krypcie pod ołtarzem. Licząca ponad 3 wieki ambona. We wsi Kiti, 12 km od Larnaki, znajduje się bizantyjski kościół z XI wieku Angeloktisti, to znaczy wybudowany przez anioły. W apsydzie jest pochodząca z VI wieku mozaika Dziewicy Marii z Dzieciątkiem pomiędzy archaniołami Michałem i Gabrielem. Jedynie na Cyprze i na Górze Synaj mozaiki z tego okresu przetrwały dekrety ikonoklastyczne, m.in. nakazujące zniszczenie ikon. Meczet Hala Sultan Teke wybudowany w 1816 roku nad grobowcem Umharam, według legendy krewnej proroka Mahometa, która zmarła w tym miejscu w 649 roku. Meczet jest bardzo ważnym miejscem muzułmańskich pielgrzymek, sklasyfikowanym tuż za meczetami w Mekce, Medynie i Jerozolimie. Grób Umharam krewnej Mahometa.